Na feralnym skrzyżowaniu od co najmniej kilku godzin nie działały światła. Z tego co wstępnie ustalili, kierowca, który kierował samochodem marki Mercedes, jechał ulicą Chocianowską, tak jakby był w kierunku Krzyczyna Wielkiego, natomiast od Przylesia w kierunku osiedla Ustronie jechał kierowca samochodem marki Audi. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia tych pojazdów. W Audi jechał sam kierowca, natomiast w Mercedesie była jeszcze pasażerka, która została przewieziona do szpitala. Policyjne dochodzenie wyjaśnia okoliczności i przyczyny zdarzenia.